Witam serdecznie Inowrocław Jurek Owsiak z tej strony, który serdecznie Was pozdrawia w imieniu całej naszej fundacji. Inowrocław gra razem z nami 15 stycznia. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla formalności przypomnę, zbieramy pieniądze dla pediatrii, ale także dla seniorów. Ale wszystko odbywać się będzie w Teatrze Miejskim w Ino wrocławiu. Tam jest sztab. Na ulicach miasta kwestować będzie 220 wolontariuszy. Koncerty odbywać się będą, uwaga, w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Aleje Niepodległości od 16 do godziny 20. Zagrają momenty rock cover band i dapska. W hali też będzie strefa rozrywki. Będzie wielki dmuchany tort, przeszkody dla dzieci oraz stoiska. Dodatkowe imprezy także u Was w Inowrocławiu to recital kabaretowo-muzyczny Jacka Borkowskiego. Godzina 17. Salonik literacko-artystyczny. Turniej siatkówki od godziny 9. Hala widowiskowo-sportowa. Wielkie bieganie. Godzina 11. 13. Stadion miejski. A więc zróbcie wszystko, aby Inowrocław także grał gorąco. Także grał przyjaźnie, z uśmiechem, aby wszyscy wolą... Dariusze zapamiętali ten dzień jako przepiękny, słoneczny, taki pełen przyjaźni i jednoczenia się. Inowrocław gra razem z nami. Pamiętacie, że to wróci do Was już za jakiś czas w postaci sprzętu medycznego, czyli ta zimowa zbiórka później zamienia się w to, co jest potrzebne do ratowania życia i zdrowia nas samych, nas Polaków. Dziękuję bardzo, że cały świat gra z nami, także i i tak dużo przygotowaliście. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Oglądajcie nas TVN. TTV, tvn 24 i internet. się wchodźcie na nasze strony internetowe przez cały dzień. My zaczynamy 8.30. Dzień dobry TFN. Kończymy 0.30, ale także będziemy pamiętali i będziemy pozdrawiali Ino Wrocław. Pozdrawcie nas też jednym wielkim okrzykiem. My Was teraz ściskamy mocno. Warszawa pozdrawia Ino Wrocław i dziękujemy, że jesteście razem z nami. Cześć, siema!